Opowiem Wam dzisiaj o prostych, prostopadłych. O prostych, prostopadłych. Ich prostych, równoległych. Proste, prostopadłe to takie proste, które przecinają się pod kątem prostym. Tutaj będę miała jedną prostą. Tutaj będę miała drugą prostą. One muszą się przecinać pod kątem prostym. Czyli ten kąt pomiędzy prostymi musi być równy 90 stopni. Jeśli ten kąt jest prosty, to chyba widzisz, że ten też jest prosty. Tu też będzie 90 stopni. Tutaj również i tutaj również. Jeśli oznaczymy te proste małymi literkami, bo tak oznaczamy proste, na przykład ta będzie K, ta będzie G, to symbolicznie możesz zapisać, że K jest prostopadłe do G. W ten sposób ten znaczek to znaczek prostopadłości. Ewentualnie możesz zapisać, że G jest prostopadłe do K. Przejdźmy do drugiego przykładu. Proste równoległe. Proste równoległe to będą takie proste, które nigdy się nie przetną. Odległość między nimi zawsze będzie taka sama. Nigdy się do siebie nie zbliżą, nigdy się od siebie nie oddalą. Pamiętaj, że proste nie mają ani początku, ani końca. Na tym rysunku widzisz tylko ich fragment. Zatem w żadnym momencie, ani tutaj, ani tutaj, ani gdzieś poza tym ekranem, te proste nie mogą się przeciąć. Jeśli oznaczymy te proste literkami A i S, to symbolicznie zapiszemy, że A jest równoległe do S lub S jest równoległe do A. Jeśli będziesz miał takie dwie proste, to nie są one ani prostopadłe, ani równoległe.